Za czasów mojej studiów był jeszcze marzec 68 rok. Wtedyśmy to bardzo przeżyli. Ja byłam wtedy studentką Filii Instytutu Jagiellońskiego, który powstał, który tutaj działał w Katowicach. Tam wtedy był wydział matematyki, fizyki oraz prawa. Pojawiło się wydział, znaczy kierunek studiów prawa. Myśmy wtedy byli bardzo, to był pierwszy taki mój kontakt z czymś niedobrym, co się w kraju dzieje. W Krakowie protest przeciwko władzy, protest studentów był bardzo silny. I to prawda, myśmy robili tutaj masówki. Ja wtedy byłam studentką trzeciego roku studiów, bardzo młodym człowiekiem. Dowiedzieliśmy się, co się dzieje w Krakowie. Robiliśmy tutaj manifestacje, w których brałam udział, ale nie jako przywódca, tylko po prostu jako student. Tymi przywódcami naszymi to byli nasi młodzi asystenci, którzy przyjeżdżali z Krakowa, mieli zajęcia na filii i nam przekazywali, co się dzieje. I takie spotkania, takie protesty miały miejsce. W budynku, na którym nadawał się, to kierunek był prawa, to wtedy już nie był wydział, na Bankowej chyba 8. Potem były spotkania w dzisiejszym budynku rektoratu, gdzie przyszedł naczelnik milicji, gwarantował nam, że możemy się spokojnie rozejść, żeby nie robić żadnego strajku, żeby się rozejść, a potem nas po wyjściu z tego budynku milicja poszczuła psami, pogoniła, ludzie byli spisywani, aresztowani. Mnie to nie, osobiście nie spotkało, ale w tym wszystkim byłam uczestnikiem, widziałam to i to był taki pierwszy, no, że coś niedobrego się dzieje, że musimy z tym wszystkim, znaczy dać odpór.